Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takiego elfa. Może nie jest on za bardzo trudny, ale właśnie o to chodzi, bo sztuka tkwi w prostocie. A teraz przejdźmy już do poradni. Do zrobienia takiego elfa będziemy potrzebowali prostokątnej kartki o wymiarach 15 na 7,5 cm. Najlepiej dwukolorową. I jeżeli kartkę mamy dwukolorową, to ten kolor, który ma być kolorem ubrania naszego elfa, zostawiamy na górze. W moim przypadku będzie to zielony, także kartka powinna leżeć w taki sposób. Na początek zginamy kartkę na pół w tą stronę. Następnie tą oraz tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. Kiedy już to zrobimy, przykładamy te dolne krawędzie również do tej środkowej linii zgięcia. I tym razem już nie odginamy, tylko odwracamy kartkę na drugą stronę i przykładamy tą krawędź oraz tą krawędź do tej środkowej linii zgięcia, w tym, że składamy tylko tą pierwszą warstwę, bo z tyłu tak jakby jest druga warstwa i drugiej nie składamy. Czyli to będzie wyglądało mniej więcej tak. Jak widzicie, pierwsza warstwa jest zagięta, a druga już nie. I z lewej strony robimy tak samo. Następnie przykładamy tą oraz tą krawędź do tej krawędzi. Z lewej strony robimy tak samo. Następnie zaginamy kartkę wzdłuż tej oraz tej linii zgięcia do środka w taki sposób, aby utworzył nam się taki stożek. Było tak? Składamy tak. I z lewej strony robimy tak samo, oczywiście. Teraz te tutaj stożki odginamy w dół. I z powrotem w górę. Odwracamy naszą kartkę na drugą stronę. I musimy wykonać takie zagięcie,
które będzie się zaczynało tutaj w tym punkcie, gdzie ta linia łączy się z krawędzią, i żeby ten tutaj stożek stykał się tutaj z tą krawędzią. Czyli w praktyce będzie wyglądało to tak. Tutaj się zgięcie zaczyna i stożek styka się z krawędzią. Z lewej strony robimy tak samo. Następnie tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia, którą przed chwilą zrobiliśmy. Z lewej strony robimy tak samo. Teraz musimy do góry wygiąć taki cieniutki paseczek, który będzie się zaczynał w tym tutaj punkcie, gdy ta linia zgięcia przecina się z krawędzią, z drugiej strony tak samo. Czyli będzie wyglądało to w taki sposób. Jak widzicie, tutaj się zaczyna. No i prowadzimy tak drugiego końca. I zginamy. Następnie wzdłuż tych tutaj pionowych linii zgięcia zaginamy to w taki sposób. Z drugiej strony oczywiście tak samo. I całość składamy na pół wzdłuż tej linii zgięcia. Czyli tak. Następnie ten wierzchołek przykładamy tutaj, gdzie kończy się ta linia zgięcia, do tego punktu. Tak to powinno wyglądać. Z drugiej strony zaginamy tak samo. Następnie ten wierzchołek odginamy w dół. Z drugiej strony też. I tą tutaj górną część, ten szpic, przykładamy tutaj do tego punktu, gdzie ta linia zgięcia przecina się z krawędzią. I możemy to zrobić właśnie tak jak ja. Czyli to będzie na prawą stronę, a jak ktoś chce, to na lewą stronę. Bo to będzie czapeczka naszego elfa i będzie wygięta albo w prawo, albo w lewo. To już tam jak chcecie. I jak jest stożek zagięty w taki sposób, przykładamy znów ten rożek tutaj do tej linii zgięcia. Czyli tak to powinno wyglądać. Troszkę odginamy. Odginamy nasze te tutaj dolne elementy. I musimy zrobić jeszcze jedno zgięcie, które będzie się pokrywało z tym tutaj zagięciem. Czyli po prostu zginamy całość na pół już tego tutaj zagięcia. Tak. I prostujemy.
I teraz będziemy musieli zrobić twarz naszemu elfowi. Czyli musimy formować takie jakby jajko. Tutaj będzie się zaczynało tu, a kończyło tutaj, gdzie zagięliśmy. Czyli odtąd dotąd. Tylko żeby je zrobić, trzeba otworzyć i zacząć wyginać. Jak widzicie, to nie jest trudne. Można troszkę tak porobić. Oczywiście to już od was zależy, jaką głowę będzie miał elf. Ale mój będzie wyglądał właśnie w taki sposób. I jeszcze takie elementy wykończeniowe. Tutaj przy jego czapce możemy zrobić mu taki pomponik na końcu. W taki sposób, że po prostu tą końcówkę tak ładnie rozpłaszczymy. I będzie to wyglądało tak. Możemy tak zagiąć. I zrobimy mu takie rączki. Łapiemy mniej więcej gdzieś tutaj i musimy ten stożek w taki sposób wygiąć. Nie za mocno, nie za lekko. O! I to jest rączka naszego elfa. Oczywiście ktoś chce, może zrobić większą, mniejszą, już tam wedle upodobania. I z drugiej strony robimy oczywiście symetrycznie taką samą. I można jeszcze mu tak buty fajnie do góry powywijać za pomocą na przykład linijki, nożyczek. Ja mam pod ręką linijkę, także wygnę linijką po prostu, tak jak się wstążeczkę zakręca. Łapiecie. I ciągniecie. Ja tam nie chcę za bardzo przesadzać z tym zakręceniem, więc tak tylko minimalnie wygnę. Czy powykręcam. I nasz elf jest oczywiście gotowy. Dziękuję wam za obejrzenie mojego poradnika. Jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górę. Pokażę wam, jak zrobić taki pierścionek z sercem. Oczywiście można dopasować go na każdy palec.